Witam Ciebie serdecznie. Słuchaj, witam Ciebie w tym wyjątkowym, jak zawsze, dniu. Patrzę na ulicę i nie ma tak dużo ludzi, nic się nie dzieje. Siedzę też w domu ze swoją wspaniałą rodziną. Od kilku dni się zastanawiam, co by tu Tobie powiedzieć. I dostałam dzisiaj olśnienie, którym chcę się z Tobą podzielić. Przyszedł oczywiście z pomocą, jak zawsze, nasz kochany Mr. Good. Parę dni temu zaczęłam pisać z człowiekiem, który jest załamany tym, co się dzieje, jest załamany swoją sytuacją życiową. Wszystkim jest wpadł w pesymizm, w strach, a tego nie chcemy. Słuchaj, dzisiaj opowiem Ci o czymś, co nazwałam fala dobra. I to jest to, do czego chcę Ciebie zaprosić. To, czym się chcę z Tobą podzielić dzisiaj, ponieważ najbardziej, czego teraz potrzebujemy, to jest nie strachu, miłości, nie oczekiwania na najgorsze, tylko oczekiwania na cud. Dlaczego? Ponieważ kiedy oczekujemy na cud, kiedy oczekujemy na miłość, kiedy wiemy, że ona do nas idzie, kiedy wiemy, że świat nam sprzyja, wtedy produkują nam się hormony szczęścia, czyli serotonina, oksytocyna, a właśnie tego dzisiaj najbardziej chcemy. Oczywiście myjcie ręce, oczywiście dbajcie o higienę, oczywiście w miarę możliwości zostańcie w domu. Natomiast to, co możecie zrobić dla siebie, żeby ten wasz pobyt w domu był wspaniały, to jest dać sobie dobre samopoczucie, czytać coś cudownego, spędzić czas z cudownymi ludźmi, ze swoją rodziną, z dziećmi, z mężem. Słuchajcie, ja się cieszę na ten czas i skupić się na czymś, co będzie ważne dla ciebie i dla kogoś innego. Więc dzisiaj dostałam olśnienie, że chcę zaprosić Was i ja chcę dzisiaj zacząć tak zwaną falę dobra i zaprosić Ciebie do niej. Na czym to będzie polegało? Chcę, żebyś Ty razem ze mną komuś dał dar, może zmiany życia na lepsze, może dar uratowanego małżeństwa, może dar odbudowania, czy w ogóle zbudowania żywej, prawdziwej relacji z Bogiem, dar ogromu humoru, dar dobrze spędzonego czasu, dobrego samopoczucia, bo przecież teraz tego tak bardzo potrzebujemy. Dar wielu odpowiedzi na fundamentalne, najważniejsze pytania naszego życia i dar nadziei. Wiecie, skąd te wszystkie dary mogą się wziąć? To są rzeczy, o których piszą ludzie do nas, co im dała książka My Life with Mr. Good. Ta książka dokładnie to wszystko daje ludziom. I dzisiaj miałam olśnienie, że chcę zrobić akcję Fala Dobra, w której Ty możesz podarować ją komuś innemu. Ja ze swojej strony daję książkę całkowicie za darmo. Na naszej stronie w sklepie od dzisiaj z kodem Fala Dobra. Jeżeli go wpiszesz, książka będzie warta 0 zł. Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy, to przyszło do mnie dzisiaj, kiedy myślałam: Boże, co ja mogę zrobić? Co ja mogę dać tym ludziom? No coś warto powiedzieć. Wszyscy mówią o tym, nawet nie chcę wymieniać, co się dzieje, tak? My wszyscy wiemy. Nie chcę Wam mówić o tym, co już wiecie. Chcę Wam dać coś, co spowoduje, że się sfokusujecie na czymś zupełnie innym. Pomyślałam sobie, że ja chciałabym wybrać parę osób, którzy nie będą nawet o tym wiedzieć i wysłać im w tym czasie niesamowity prezent, czyli tą książkę, która niesie za sobą te wszystkie dary, które wymieniłam. I pomyślałam, że nie chcę robić tego sama. Na pewno są ludzie, którzy chcieliby ze mną zrobić to razem. Wtedy stajemy się partnerami w czynieniu dobra, a to jest niesamowita moc, to jest niesamowita magia, kiedy my razem możemy tworzyć cuda. Więc jak to działa? Pomyśl sobie o osobie, która dzisiaj może potrzebować najbardziej miłości, drobnego cudu, niespodzianki, bądź rozmowy takiej, która się odbywa tu w tej książce. Jeżeli już ją czytałeś, to będziesz od razu wiedział, komu ten prezent sprawić. Jeżeli nie, to może to nagranie Ciebie zainspiruje. Więc pomyśl o takim człowieku. Wchodzisz na nasz sklep, wpisujesz w kodzie rabatowym Fala Dobra. Jak tylko wpiszesz ten kod, cena spadnie do 0. To jest mój prezent dla Ciebie, dla tej osoby, którą chcemy razem, jako tajni agenci dobra, obdarować. Twój wkład to jest zapłacić za dostawę. Jedyne, za co zapłacić, to jest za przesyłkę. Za przesyłkę do człowieka, któremu chcemy razem zrobić tą niespodziankę. Bardzo ważne, żeby w adresie dostawy wpisać adres tego kogoś, komu chcesz zrobić prezent. I wiecie, co ja sobie wyobrażam? Ja wyobrażam sobie, od razu we mnie się podnosi wszystko, w sensie emocje cuda, emocje radości, emocje ekscytacji. Takiego, wiecie, dziecko, które robi komuś niespodziankę i czeka, jak ten człowiek to otrzyma, jaka będzie jego reakcja. Kiedy on nawet nie wie, od kogo to, skąd to. To jest nasza wspólna fala dobra. Fala dobra, która da dobro mi, które da dobro Tobie,
które da dobro temu człowiekowi, który otrzyma tą książkę. I po prostu wiecie, tak samo jak działa strach, tak samo działa miłość i dobro. To jest kamyczek, który wpada do wody i są fale. I ja poczułam dzisiaj, że my z wami taką falę powinniśmy stworzyć. Bo to my decydujemy, na czym się koncentrować, a to decyduje, czego doświadczamy. Ja chcę życzyć sobie i wam, żeby ten okres, w którym jesteśmy, był dla nas wielkim darem. Darem poznania siebie prawdziwych, takich głębokich, duchowych. Darem poznania ludzi, którym na was najbardziej zależy i wam, na których najbardziej zależy. Darem zbudowania żywej, niesamowitej relacji z Bogiem. Ponieważ to jest czas, w którym to może się stać, a jeżeli to się stanie w twoim życiu, to jest cud, to jest cud, to jest wielki dar. Darem odbudowania małżeństwa. Słuchaj, wykorzystaj ten czas mądrze. Wykorzystaj go na dobrej lekturze. Wykorzystaj go na refleksji. Wykorzystaj go na wdzięczności. Wykorzystaj go, fokusując się na swojej wizji i na swoim marzeniu. Bo w normalności, w normalnym życiu nigdy nie mamy na to czasu. A dzisiaj on jest. Czy to nie jest prezent dla nas wszystkich, żeby się zatrzymać? Słuchajcie, cały wszechświat, cały świat się zatrzymał. I wziął jakby wolne. I to jest fenomenalne. Ja to czuję każdą cząstką swojego ciała. I oczywiście dbaj o siebie. Dbaj o swoją rodzinę. Rób to nie tylko dzisiaj. Rób to każdego dnia. Każdego Bożego dnia. Zapraszam Ciebie do fali dobra. I kiedy zrobisz już swój prezent niespodziankę, wysyłając komuś My Life with Mr. Good w nieoczekiwany sposób, oczywiście udostępnij to wideo, hashtagując fala dobra i w hashtag My Life with Mr. Good. Skomentuj, żeby ten człowiek, który nie wie, że Ty mu robisz właśnie cud mały, zobaczył, że takie coś jest. Z kolei, jeżeli Ty będziesz człowiekiem, do którego przyjdzie ta książka nieoczekiwanie, to daj znać, że przyszło do Ciebie coś. Daj znać i jeżeli oglądałeś wideo i akurat otrzymasz tą książkę, prawdopodobnie nie będziesz wiedział od kogo, będziesz zgadywał, będziesz myślał nad tym, będziesz się cieszył. Myślę, że znajdziesz w niej dużo, dużo skarbów. Wiecie, że nawet ja też ją czytam teraz od nowa, bo daje mi dużo mocy, radości i miłości Bożej. I tego nam wszystkim życzę. Także słuchajcie, jeżeli nie wiesz co robić, po prostu rób dobro. Jeżeli chcesz w swoim życiu cudów, stań się Ty cudem dla kogoś. Tylko tego nam wszystkim życzę i tylko chcę obserwować, co się zadzieje z tym, jakiego lśnienia dzisiaj dostałam, co się stanie z naszą falą dobra. Niech Polska będzie krajem, w którym nie fala strachu epidemii się roznosi, tylko fala dobrej miłości powstaje na tle fali strachu. A jeżeli Ty masz też u siebie coś, czym możesz się podzielić z kimś innym. Ja mam książkę, więc ją daję od siebie całkowicie za darmo. Biorę na siebie koszt produkcji i wydruku. Ty może masz coś, co Ty mógłbyś komuś dać. Dołącz, zrób swoje nagranie, zrób swoje wideo, hashtaguj fala dobra i nieśmy to w świat, róbmy coś dobrego, ponieważ to jest to, co tworzy po prostu magię. Magię życia, magię radości, miłości. To wszystko, na czym zależy Mr. Good, naszemu Bogu, na czym zależy nam, każdemu z nas. Ściskam Ciebie serdecznie, życzę cudownego dnia i do zobaczenia niebawem. I się przytulimy, uściskamy i będziemy się śmiać z tego wszystkiego. Pa, pa.